Coś tam ochroniarz powiedział, że macie zaraz walkę. Spojrzałem i pff, dostałem bombę. Dobry wieczór, Małgorzata Brzezińska dla kanału Koloseum. Ze mną Nathan Marcoń już po pierwszym panelu konferencji FAME19. Dzień dobry. Cześć. W zasadzie zastanawiałam się, czy mam cię przedstawiać jako Nathan, bo ty sam nie potrafisz... Tak było, jak już ten Nathan Marcoń jakby tak było od początku, to niech będzie. Ja po prostu jestem inną osobą, ale załóżmy, to jest mój pseudonim artystyczny. Jak to jest, że nie możesz ustalić swojej tożsamości, że nastąpi to dopiero w pogali, tak? Wtedy będę wiedział. Wtedy ludzie będą wiedzieli, kim jestem. A ty wiesz, kim jesteś? Po części można powiedzieć tak, ale jakby podpisałem pewien pakt, podpisałem jakby pewien kontrakt z pewnymi ludźmi, w którym jakby staje się po prostu pionierem ludzkiej ewolucji. Staje się jakby nad człowiekiem, już właśnie przestaje być człowiekiem, ale potrzebuję po prostu tego trochę czasu, wiesz? To nie jest takie łatwe, jak to się wszystkim wydaje. Wiesz, ludzie mogą mi nie wierzyć, ale sami zobaczą, kim będę. No i kiedy zobaczymy takie pierwsze wystąpienie w nowym wcieleniu? 2 września. Tak, trener Szyszka odważył się odnieść do twojej historii. Powiedział, że nie może tego słuchać i dość szybko odbiłeś mu piłeczkę. No i wjechałeś gdzieś tam na te sportowe rozmowy, że tobie się to nie do końca podoba. Co ty sądzisz o tym? Ja nie jestem sportowcem, jestem w gali freakfightowej, a nie w gali sportowej. Nie jestem na FENI, nie jestem na KSW, nie jestem na UFC. Jeżeli ktoś się dopierdala do kogoś, że robi show na gali freakfightowej i nie gada o sporcie, a on cały czas gada o sporcie, no to odbiłem piłeczkę i powiedziałem, jaka jest prawda, no. Ja tam do trenera Szyszki nic nie mam, ale po prostu, wiesz, powiedziałem prawdę, taka jaka jest prawda, no. U ciebie, Nathan, się ostatnio bardzo dużo i intensywnie dzieje, bo nie tylko jeśli chodzi o twojego przeciwnika, hejtera, ale też o Piotra Szyligę, z którym no, dość ostre słowa padają z twojej strony i dzisiaj miałeś własnego ochroniarza w tym celu. No federacja mi go przydzieliła. No właśnie i też da się zauważyć... Federacja się może bać trochę o zawodnika, kiedy ktoś grozi mu śmiercią na przykład, albo że go zgwałci. Masz jakieś dowody, że takie słowa padały? Bo to było na odprawie, tak? Popytaj wszystkich, którzy tam byli. Jeżeli chodzi o właśnie Piotrka, no nie walczy. Zapytaj, on to tam trochę nagrał z tego, co widziałem. A nie wiem, czy początek nagrał, wiesz, kiedy to mówił. On wszedł i od razu to powiedział i chciał się napierdalać ze mną, ja tak po prostu siedziałem i się śmiałem. No to nie jest teraz twój przeciwnik, ale gdzieś tam twoja uwaga cały czas idzie w jego kierunku i nawet na programie. Raczej na tej walce, co jest teraz, ale ta walka jakby z Szeligą no, będzie prawdopodobnie w 2024, przynajmniej szybko go zweryfikuję. I nawet na programie gdzieś tam te twoje zachowania były hamowane, zostałeś nawet chyba wyproszony z jednego z nich. Czy ty czujesz, że federacja hamuje twoje gdzieś tam zapędy w kierunku Piotrka? Wiesz co, nie wiem, jak mam się do tego odnieść. Jakby bez komentarza. No nie wiem po prostu, wiesz, tyle ci powiem. Nie mam jakby zdania na ten temat. No wtedy się poczułem trochę słabo potraktowany, kiedy wiesz, ja przychodzę, robię tam show, robię to, tamto, staram się, byłoby też fajnie, a nagle zostałem wyproszony. No tu trochę się poczułem niefajnie, ale czy hamuję specjalnie, czy nie, bo po prostu o bezpieczeństwo dbało, wiesz, bo zaraz mamy walki, to może to było tym spowodowane. Ja też nic złego słowa nie powiem nigdy na tą federację, nawet w emocjach, bo jestem jej za dużo jakby wdzięczny, żeby coś takiego zrobić. No i słusznie, skupmy się na obecnej walce, bo możesz nam powiedzieć, co się stało w oko. Może nie każdy zdążył zauważyć, bo to było intensywnie. No kurwa, no dostałem prawdopodobnie z pięści, wiesz, to nawet nie widziałem, dałem ręce do tyłu, mówili mi ochroniarze, że nie możecie się uderzyć ani nic, bo macie za chwilę walkę, dałem ręce do tyłu, powiedziałem, obiecuję na Boga, że nie uderzę go, nie podnoszę ręki. Ręce z tyłu, podchodzę do niego, gadam. Coś tam ochroniarz powiedział, że macie zaraz walkę. Spojrzałem i pff, dostałem bombę. Znaczy, mówią mi, że z pięści, jedni mówią, że z liścia, nie wiem. Nie Wydaje mi się, że z pięści to było w dodatku tak intensywnie słychać, przez to, że miałeś mikrofon bardzo blisko. A jeśli chodzi o siłę tego uderzenia, czy to... Poczułem, ci powiem, tak, bo też jakby nie spodziewałem się, że w ogóle będzie cios, bo ja spojrzałem w bok, dostałem i lekko mnie zamroczyło, nie jakoś bardzo, tak na sekundę mnie zamroczyło, ale poczułem, tak. Nie ból, ale mrok poczułem, wiesz? Powiem ci, że tu reakcja nowego Nathana Marconia była dosyć statyczna w takich okolicznościach, bo... Że mi karę wpierdolą lub nie wywalą z federacji, no to co mam robić, no? A jeśli chodzi o sytuację na stacji benzynowej? Hejter zapłacił kurwa karę za to. Chuj. Mówiłem, że nie, niech mi zapłaci kurwa za to karę. Ja chcę pieniądze za to, że mi to zrobił. Że ja zachowałem się normalnie, honorowo, on mi pierdolnął po prostu z partyzanta, można powiedzieć, kiedy miałem ręce z tyłu. Ja chcę za to kurwa kasę. A jeśli chodzi o sytuację na stacji benzynowej, czy tam nie było odwrotnie, że to jednak ty gdzieś tam w kierunku hejtera coś robił? Do mnie z łapami, no to dostał po prostu listwę wychowawczą, a nie też z pięści. I też to nie było tak, że stoimy ręce z tyłu i honorowo. Po prostu podszedł od razu najebany w cztery dupy, dostał liścia, chwilę się otrząsnął, podbili ochroniarza, bo to było to jest jakby przed tym studiem, co tam było nagrywane, gdzie jest ten Orlen. Tam Koro chyba nagrywał ten freestyle o nas, tam przed tym właśnie Orlenem.
No tam pojawiły się kamery, pojawiły się screeny, jakobyście gdzieś tam ustawiali si, tą swoją sytuację. No ja zawsze mówię si. Ja zawsze mówię si, no. No kurczę, no. No tak, no niech to, inaczej, wiesz co, dla mnie to jest już nudne, bo ciągle o tym gadam. I, kurwa, jak ktoś chce wiedzieć prawdę, niech ona udostępni po prostu tą kamerę, niech ona udostępni całe nagranie. Jan to totalnie w piździe, czy ktoś to wierzy, czy nie, czy to jest udawany konflikt, czy nieudawany. Mam to totalnie gdzieś. Dlaczego? Ja zastanawiam, czy jakby tamta sytuacja, skoro byli ochroniarze, to było zaraz przy studiu nagraniowym, tak. Czy to też nie grozi jakąś karą i teraz jakby nie jesteście trochę jeden-jeden? Znaczy, no nie, bo on nie chciał zaatakować. Ja się broniłem. No, tym bardziej, że to no, nie ma coś takiego, no to jest poza federacją, poza tym wszystkim, to jest co innego, czy na ulicy się spotkamy, czy nie, w czasie prywatnym. A można powiedzieć, że to wyszliśmy, to był czas prywatny, tak można w teorii powiedzieć, nie? No, podszedł z łapami, dostał lekko liścia dostał, no, głowa mu trochę poleciała, był też najebany, nie wiedział, co się dzieje, chwilę, coś tam zaczął cyplenić, podbiegli ochroniarze, powiedzieli, nie, wracaj i tyle. Pojawił się też temat dowodów na to, że twój przeciwnik krzywdził kobiety w Szczecinie i ty w ich obronie stajesz teraz, wykorzystując swój moment właśnie, kiedy masz taki bardzo medialny moment, ale czy to są jakby faktyczne osoby, które pisały i hejter zna te osoby? Faktyczne, realne osoby, hejter zna te osoby, hejter jest na filmie z tymi osobami. Kurwa, nie mam. Zastanawiam się, że wiesz, po prostu nie wyszła taka sytuacja jak na przykład z Wiewiórem, który był pomawiany. Nie, tutaj masz... Są nagrania, jest wszystko. Ale tam się wydarzyło faktycznie coś złego? To były osoby nieletnie? To bardzo niemoralnego. Nie było tam złamania prawa. Tylko coś... Nie było złamania prawa. Było coś bardzo po prostu niemoralnego. I to coś, jakby... co dla mnie... Kurwa, wiesz co, nie mogę też powiedzieć ze względu na to, że mówiłem już z tym prawem, że tam jakaś rozprawa ma być, plus nie chcę też, kurwa, psuć, nie chcę... Jest to związane też, że rodzinna sprawa trochę, ci powiem, wiesz, u niego, no. Dlatego też nie chcę tego poruszać, bo szkoda mi tego dziecka i tej żony. No to w takim razie, jeśli jest to delikatna sprawa, zostawimy temat, ale walka. Nadchodzi walka po ostatniej przegranej. Jak tutaj zamierzasz odbudować swój rekord? No... Zacząć budować od nowa, jako nowa tożsamość. Który niby jest przepisany już na moją kartę. Okej, niech tak będzie. No inaczej, ja jestem przygotowany w 100%. Ja jak zacznę wygrywać, to już nie przegram żadnej walki. Tyle mogę powiedzieć jedynie. I jakie są plany na zakończenie tej walki? Czy przed czasem, czy... Pierwsza runda, przed czasem. No i zobaczymy w takim razie, jak to będzie w sobotę. Ja ci bardzo dziękuję za rozmowę i życzę mniej nerwów przed tą walką. Dziękuję.